Święte, od jakiegoś czasu. Już nie liczę nawet roków. Ale po każdym jednym sponsorze jest jedno klap. Jasiu, co jakoś skomunikuję się inno z Krzyśkiem, czy to leci już w świat. I co jest nazwą? Chyba niestety leci. Krzysiu, w górę serca, czy o co ci chodzi? Dobra, jest, poślimy. I uwaga, jeden przeczytany sponsor i... Bo dobra, jak patrzę na Krzyśka, to nie jest tak nazwą. Chłopy i baby, jeden klap, przeczytany sponsor i... No właśnie. Bo mało zaczyna się synchronizować. Powtórz, bo w to się na górze się chce wyłomał. Pewnie żyli. Robi echo. I jeszcze raz. Jeden przeczytany sponsor i... No i teraz będą podawane... I teraz jest przerwa na reklamę. My kochani, nie, jedziemy z koksem tak zwanym. 50. jubileuszowy Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej wsparli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pięknie. Partner główny wydarzenia województwo małopolskie. Gmina Bukowina Tatrzańska. Ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej. Chwila. Musicie się skoordynować. Jeszcze raz. Przeczytaj po maluczku. Ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej. To jest drugi zjazd. Ale bardzo dobrze należy się. Termy Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Pan Łukaszczyk Zadylak, restauracja Schronisko Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Stasek Uwazuj. Uwaga. Turon cię atakuje. Wygląda na sponsora. Dobra, my kochani lecę dalej. Stacja narciarska Ruziński w Bukowinie Tatrzańskiej. Małopolskie Centrum Kultury Soków w Nowym Sączu. Starostwo powiatowe w Zakopanem. Bank Spółdzielczy Ziemie Górskiej Karpatia w Bukowinie Tatrzańskiej. Kto to był? Kto to? Niech się przyzna to. Ten pan, co kupił 5 biletów, bił na tą piątkę, to nie przysła. To był prowokator. Moi kochani, Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z gminy Bukowina Tatrzańska. Karczma Widokowa Szymkówka, spółka z o. Państwo Anna i Krzysztof Łukaszczyk, hotel z Bujnicówka w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest Bukowina Tatrzańska, spółka z o w Bukowinie Tatrzańskiej. Teraz uwaga. Tatrzańska Fala, stacja paliw Orlen w Bukowinie Tatrzańskiej. Państwo Zofia i Bronisław Rzadkoszowie, Grand Stasinda, rekreacja i biznes w Bukowinie Tatrzańskiej. Pani Dominika Wodziak, handel, hotel i restauracja Litworowy Staw w Białce Tatrzańskiej. Pan Stanisław Stasik, przedsiębiorstwo usługowo-handlowe, delikatesy na klimie w Bukowinie Tatrzańskiej. Firma Erbet, spółka kropka z OO w Nowym Sączu. Państwo Wioletta i Stanisław Kowalczyk, firma Orlik w Bukowinie Tatrzańskiej. Panowie Andrzej i Edward Kuchta, autorem o spółka jawna w Bukowinie Tatrzańskiej. Na spokojnie, i opłacekom. Producent mięsa i wędlin, firma Janas z Nowego Targu. Stacja narciarska Koziniec Ski w Czarnej Górze. Stacja narciarska Hawrań w Jurgowie. Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy, spółka z OO w Bukowinie Tatrzańskiej. Jo? Aha, dobra. 26. Pan Bronisław Furczoń, pensjonat Zbójecki, dwór w Bukowinie Tatrzańskiej. Uwaga, to jest zdrowotny temat. Apteki Piszczek, spółka z OO. Pan Andrzej Skupień, Zakopiańskie Centrum Hurtu Spożywczego Brutal w Zakopanem. Producent naturalnej wody mineralnej Rodowita z Roztocza. Zazada Transpedition, spółka z OO z Brzesko. Państwo Teresa i Józef Chodorowiczowie, pensjonat Wysoki Bier w Bukowinie Tatrzańskiej. Pan Wojciech Budzki, sklep spożywczo-przemysłowy Groszek w Bukowinie Tatrzańskiej. Państwo Zofia i Wojciech Budzcy, pensjonat u Wojtka w Bukowinie Tatrzańskiej. Pan Janusz Konieczny, firma Konieczny Art w Bukowinie Tatrzańskiej. Państwo Ewa i Zdzisław Sztokwiszowie, zakład produkcji wyciągów narciarskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Pani Joanna Saduniowska, firma Artimar w Bukowinie Tatrzańskiej. Scena Światłodźwięk, djpodhale.pl. Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Bóg zapłać. Pani Maria Kuchta, sołtys wsi Bukowina Tatrzańska.
Państwo Zofia i Andrzej Chowańcowie, restauracja regionalna pod Miedzą w Bukowinie Tatrzańskiej. Pani Bogusława Śledź, restauracja regionalna Skalnica w Bukowinie Tatrzańskiej. Państwo Renata i Piotr Kuchtowie, karczma u Wróbla, Bukowina Tatrzańska. Pani Joanna Kramarz, kwiaciarnia Szafran w Bukowinie Tatrzańskiej. Pani Renata Bienie, karczma Szarotka w Bukowinie Tatrzańskiej. Pan Mirosław Krzysik, karczma Giewont w Bukowinie Tatrzańskiej. Karczma Uleśnego, spółka cywilna Tadeusz Majerczyk, Wojciech Łukaszczyk, Bukowina Tatrzańska. Pani Maria Chowaniec, karczma u Ignatka w Bukowinie Tatrzańskiej. Państwo Katarzyna Targońska i Piotr Skowroński, pokoje gościnne u Skowronków w Bukowinie Tatrzańskiej. Urząd Pocztowy w Bukowinie Tatrzańskiej. Pani Krystyna Pawłowicz, kabinet dentystyczny w Bukowinie Tatrzańskiej. Moi kochani, wielkie brawa dla wszystkich naszych sponsorów. Słuchajcie, mamy trzy kartki puste, które można zapisać, moi kochani, aby ktoś chce tak przybocił, że pojechał na wziął tyle i tyle dudków ku sobie. I mu się zwysało. I Kasia, zaś ta buła dostała w kieszeni, by z tym samym do chałupy nie wracać. Można się, moi kochani, zarejestrować tam w tym sekretariacie, przekazać odpowiednią kwotę i być tym w następnym podejściu tłustymi literami jako sponsora. Nasi ostomieli, jak wiecie, przy przeglądzie, przy każdym konkursie jest jury, jest i regulamin. Tutaj ważną sprawą jest, że przy jubileuszowym karnawale zostało wprowadzone, że tak powiem, może nie takich dużych zmian, porę poprawek. Nowości do regulaminu i to jest ważną sprawą, że pierwsza dość dużo zmiana, w którą nastąpiła to porę tanecne, w które występują w jednej z czterech kategorii. Wcześniej to było trzy, teraz mamy cztery kategorie. Pierwsza to jest od 16 do 25 lat. Drugo to jest... Przez to, moi kochani, że dołączyło się, ZUS się dołączył, to się jednak ten wiek się wydłużał. No i trzeba było te cztery kategorie porobić, żeby sobie każdy płatajcył. Druga kategoria to jest od 26 do 35 lat, trzecia od 36 do 55 i czwarta kategoria to jest powyżej 55 roku życia. Ale trzeba też wspomnieć, że patrzymy na roki tancerza, żeby była sprawa jasna, Stasiu, ty tu przez to w tą twoją... Wytłumacz, jak to jest, Stasiu. Tak jest, te roki i te kategorie są, moi kochani, i no, nie sobie tam nie było równouprawnienia, ale tak się tutaj trzymało od samego początku, że kategoria wiekowa się mu od wieku tancerza. Także jak ktoś jest dziadek z wnuczką, to już może być kategoria czwarta. Ale jak wnuczek z babką, to może być kategoria pierwsza. No, jury o tym wie, a to dla was nie taka wiadomość. A reszta to się dopowiedzi w międzyczasie. Nasi kochani, pary taneczne w poszczególnych kategoriach mogą otrzymać wyróżnienia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Kochani, ważne też jest, że jury wyróżni ze wszystkich por najlepszy popis pary tanecznej, przyznając nagrodę specjalną w postaci statuetki Złote Worle Pióro. Na siłę stumili, będzie to stoniec zbójnicki i od razu oszczegomy, że jakby tu ktoś się pojawił bliżej sceny, zazwyczaj to są dzieci, które chcą lepiej widzieć, to co by jednak zabrać ich z daleka, żeby tu wszystkie aspekty bezpieczeństwa zachować, moi łostomili. Jest tak, proszę moi kochani, technicznie, bo różne rzeczy się dzieją na ten, ale zbójnicko rzecz jest krótko, moi kochani, są sprzęty, które występują w tańcu zbójnickim, tak zwane ciupaki, czasami różnie może być. Za te ciupaki odpowiadają właściciele ciupak, chyba że pożyczył od kolegi, żeby było na niego. A i o to chodzi, żeby w czasie tańca zbójnickiego zachować pewną odległość od sceny, od widowni. Przy tańcu par solowych jak najbardziej zapraszam blisko, bo jest na co popatrzeć, zwłaszcza jak te spódnice purgają. Kochani, popis par tanecznych i konkurs tańca zbójnickiego ocenio jury. Jak kto nie wie, jak wyjdzie do jury, to wystarczy się obejrzeć, bo siedzi tam na balkoniku. Nie nogle, żeby po skaku nie poszczykło, tak spokojnie, delikatnie. Na spokojnie, delikatnie. I tam, moi kochani, na tej, właśnie tam, na tej podwyseniu siedzą nasze szanowne jury, które będzie oceniało popis par taneczny i konkurs tańca zbójnickiego. To może chęcimy ode mnie, żeby było tak pokojnie, żeby się nie pomieszczało. No to tak, żeby od tobie było. Witamy serdecznie w jury. Doktor Dorota Majerczyk, etnolog.
Jest z nami pan profesor Tomasz Nowak, antropolog tańca. Witamy serdecznie, panie Tomaszu. Pierwszy raz na Bukowinie w takim konkursie. Mamy nadzieję, że w dobrym miejscu zaczną przy 50. I teraz a życie zaczyna się po 50. I teraz już z góry, bo inostaski. Dla siły 100 mil jest z nami ty Stanisław Bachleda, regionalista. Witajcie. Witamy też Stanisława Łukaszczyka-Kołoca, regionalistę. Witamy serdecznie. W jury także zasiada, bo tyle mu przydzieleli. Stanisław Trybunia Tutka, regionalista. Witam pięknie, Stanisław. I jest z nami regionalista Stanisław Krupa, którego ty serdecznie witamy. Nasi łastomili, wszystkie te staski, które zasiadają w tym naszym jury, to są znawcy tego tońca naszego góralskiego, tu podhalańskiego, w którym tu za chwileczkę będą pary przedstawiać, będą zbójnicy. I ci ludzie i między sobą mają takich jak pani doktor Dorota Majerczyk, profesor Nowak, w którym tym wszystkim będą pomagać, że to jest dobre, albo niedobre, albo złe. Ale myślę, że tu wszystko na tej bukowiańskiej scenie, ten nasz karnawał 50. góralski, wszystko będzie jak najlepiej. Kochani, my się chowamy za firańki, a was pytamy, przyklaśnijcie pięknie, bo już za chwileczkę pierwszy punkt. Już za chwileczkę będziemy pytać pierwszy zespół. I witamy, kochani. Pierwszy dzień konkurs tońca zbojnickiego, popisy par solowek. Będziemy mogli, kochani, uznać za otwarte, bo jako pierwszy zespół wystąpi Dolina Dunajca z Nowego Sącza. I tu mogą być brawa. Pozdrawiamy kierownika pana Jarosława Sareckiego, który jest kierownikiem, instruktorem tego zespołu. A w pierwszej porze zaprezentuje się w kategorii drugiej Marcin Faron i Magdalena Mrówka. Marcin Faron i Magdalena Mrówka zatańczą w kategorii drugiej. Muzykanty, zagracie co? Zagramy. Do was to się rzucą. Tak mało? Więcej mimo. Dziadu. Hej dziewczyno, nie wierzą ci, kupio dzwonek, przyprawio ci. Jak cię chłopcy będą gonić, to ci dzwonek będzie dzwonić. Polka starodawna! W czarnym lasku sosny, czy sipio ci to wilcek zły?
Basie Jasiu owce medytuje, na Wilckaciu pasko sfory ktuje. Basie Jasiu owce medytuje, na Wilckaciu sfory ktuje. Polka w capa! Trzymał, jak go baba z szycy nocuje w piwnicy. Jak go baba z szycy nocuje w piwnicy. Robert Tony! Ej, okiemce, to ty, to ty! Wielki Zapłoć Pierwszej Porze Zatońców w kategorii drugiej Marcin Faron i Magdalena Mrówka. A teraz w drugiej kategorii Zatońcy Mariusz Witowski i Zofia Kulik. Mariusz Witowski i Zofia Kulik, kategoria drugo. Pięknie pytamy. Hej, my coś się rysują!
konopia to, jak cię wytońcuje, co ty mi do za to. Tuniec! Bóg za podzielki kategorii drugiej zatoń są Mariusz Witowski i Zofia Kulik. Wielkie podziękowania dla zespołu Dolina Dunajca z Nowego Sącza. Dwie pory tunecne właśnie się zaprezentowały, także wielkie brawa kochani. Bóg za podzielki dla muzykantów. Jeszcze raz duże brawa. Albo jeszcze raz, bo to 50. karnawał góralski. Ale ja nie powiedziałam za minutę i no 4. Klaskajcie! Jak to naukowcy stwierdzi, że klaskanie pobudza krążenie krwi w dłoniach. Nasi ostomili, myślicie, że to jest tak łatwo. Jeden zespół wyjść, drugi zespół wleść tu na tą scenę. Witamy muzykantów. Nasi ostomili, witamy gminny młodzieżowy zespół góralski z Szaflar. Witamy muzykantów, którzy już tu są z nami. Miejmy nadzieję, teraz chwila takiej pół godziny, bo się muszą zestroić. Czekajcie, bo już tu. Tak, czekajcie. To profesjonalnie musi wyjść. Będzie? Będzie. No teraz to się nauczyć, to gadam, że będzie. No. Na mój ochoty jest. Pytamy pięknie! Gminny młodzieżowy zespół góralski, Szaflary! Szaflary! Fajnie na obiecywanie, nie? No, sobotę. Kierownikiem jest Ania Mrowca i Andrzej Strama. Witam serdecznie na Bukowinie. Nasi łastomili. I tak, w
pierwszej kategorii Zatońcy dla nas. Andrzej Szaplarski i Agnieszka Wójnda. Pięknie pytamy. Andrzej Szaplarski, Agnieszka Wójnda. Kategoria pierwsza. Pięknie pytamy. Hawajci. No to jest dobre. To przyklaśnijcie. Na biedoka nie trafił. Lecą dzikie gąski, kacie pło na zimę. I oby dziewce lecią pod twoją pierzynę. Można klaskać. Ej, sejno, cina, cina, lepso, Kaśka jak Maryna. Kaśka wybrać, Kaśka usyć, Marynie się nie chce ruszyć.
moi kochani. Andrzej Szaplarski, Agnieszka Buinda, kategoria pierwsza. Boksa Wodźwięki! I pamiątkowe znacki 50. karnawału. Moi kochani, pięknie, teraz wypoczynek Dlonik, a przed nami zaprezentuje się z Gminnego Młodzieżowego Zespołu Góralskiego ze Szaflar druga pora w kategorii pierwszej. Bartłomiej Stopka i Małgorzata Babiarz. Kategoria pierwsza, Bartłomiej Stopka, Małgorzata Babiarz. Gminny Młodzieżowy Zespół Góralski ze Szaflar. Pięknie pytamy. Warno mieć uniósł jak niadegło Kłosinie dorubis na świecinie cegło.
dziewczynku, moje myśli znała. Hej, to byś mi serduszku na pewno oddała. Boża podziwom z Gminnego Młodzieżowego Zespołu Góralskiego Zaszafrar w kategorii pierwszej tojców Bartłomiej Stopka i Małgorzata Babiesz. Bóg zapłodź. Nasi ostomili, jesteśmy jedną parę z szaflar, para indywidualna w kategorii pierwszej. Zatońcy dla nas Marcin Babiasz i Emilia Stopka. Pięknie pytamy. Para indywidualna z szaflar. Marcin Babiasz, Emilia Stopka. Pięknie wetomy, hełaj ci! No, brawa, tu przyklaśnijcie, bo się należy. Ej, dziewczynko, kocham cię, nikomu nie dam cię. Ej, nie dam cię, nikomu wezmę cię do domu. Wezmę cię do domu. Ej, zapłodź.
ty, nie zapieraj ze ja ty, nie zapieraj za sobą, bo ja idę za sobą. Choć wielki, Barką jest Stopka, Marcin Babiasz, Emilia Stopka. Wielkie, wielkie Bóg zapłać. Bóg zapłać, a teraz moi kochani, przy muzyce z Gminnego Młodzieżowego Zespołu Góralskiego ze Szafar, zatańcz ci pora zespół Gronkowianie z Gronkowa. W kategorii pierwszej Kamil Kowalczyk i Wiktoria Zaremczan. Kategoria pierwsza Kamil Kowalczyk i Wiktoria Zaremczan. Zespół Gronkowianie z Gronkowa. Pięknie pytamy.
dziewczyna z grunt prowadzi działa. Czasem na miesyczku pięknie zaśpiewała. Thank you.
muzykancio, przegrał się jeszcze raz. Gminny młodzieżowy zespół Góralski Szaflary i grupa indywidualna Gronkowiany z Gronkowa, Bóg Zapłoć Wielki. Kierownik Ania Mrowca i Andrzej Strama, Bóg Zapłoć. Mowy podziękowania dla Gminnego Regionalnego Zespołu Szaflar za udział w 50. Góralskim Karnawale. Bóg Zapłoć Wielki, moi kochani. No i pytamy na zaś. Pytamy na zaś. Dobrą robotę robicie. Także pięknie pytamy i Bóg Zapłoć. Jaki Bóg Zapłoć muzykantom, Bóg Zapłoć całemu zespołowi. Jeszcze raz, przyklaśnijcie. Bez muzyki się ciężko tańczy. Bóg zapłać muzykantom. Nasi pokochani, a my już poprotamy kunom kolejny zespół. Zaklamy, tu z tyla zędziemy. Zakiel się miną, przeradzą, przywitają. Jest propozycja, żebyśmy powtórzyli sponsorów. Chcecie? Nasi kochani, już jako kolejny zespół wystąpią połączone siły, bo gadają, że mają jedną muzykę, wiecie jak, inflacja, cięcia budżetowe, tak, że mają jedną muzykę, przy jednej muzyce uwidzimy zespół Byszczanie z Nowego Bystrego i zespół Zawrat z Bustryku. Moi pokochani, teraz Zebek dobrze powiedział, witamy muzykę. Muzyka Pirsobonowo-Żniso. Kochani, kierownikiem zespole Bystrzanie jest pani Jadwiga Jarosz. Instruktorami Aneta Grzesik, Barbara Stoch i Sławomir Stoch. Kierownikiem zespołu Zawrat jest pan Andrzej Jarząbek, a instruktorami Sławomir Stoch i Bożena Jarząbek. Moi kochani, przyklaśnijcie, no i hełajcie kunom! Moi pokochani, jako pierwszo poraz zespołu Byszczanie zatańczy dla nas Jan Skowyra i Gabriela Bobak. Zespół Byszczanie, Jan Skowyra i Gabriela Bobak, a zatańczą dla nas w kategorii pierwszej. Pytamy pięknie. Papierowe! Ej, kiedybyście mi grali, nigdy nie przestali. Ej, tu ja by se tańczył, nigdy bych nie smucił.
Wyraj, Gabriela Bobak, Wyszczanie Nowe Bystre, Bóg zapłacz. Kategoria pierwsza, my teraz popytamy za tańcą dla nas Daniel Staszel i Natalia Jarosz. Daniel Staszel i Natalia Jarosz, a tańczyć będą w kategorii pierwszej. Taki kantor. Zagroj mi muzyczką w cztery strony świata. Niech się rozweselą moje młode lata. Thank you.
Chłopiec, powiedz, nie bój się, komuś dała gębusie. Dałaś chłopcu takiemu, co nie powie nikomu. Nowe Bystre, Daniel Staszel i Natalia Jarosz, Bóg zapłodź wielki. My popytamy teraz porę zespołu. Zawrat z Bustryku będą to Michał Jarząbek i Julia Jarząbek. Zawrat z Bustryku, Michał Jarząbek i Julia Jarząbek, a zatańczą w kategorii piersej.
Jak wrócą, to niech wrócą, no nie? Abo jedź, abo stoj, abo mi konia stroj, abo se słaś niego i masz nic do niego. Wsadzili mnie z Kaśką w zopiec, kiedy teraz chcieli wsadzić, stubek wiedział, co poradzić. Jarząbek i Julia Jarząbek. Zawrat z Bustryku, Bóg zapocz wielki.
Na siłostu mieli Bóg zapocz wielki dlo Bystrzanów z Nowego Bystrego, dlo Zawatu z Bustryku. Bóg zapocz, że przyjechali i rozweselili nam ten wieczór. Zapoć wielki jest teraz. Zawrat z Bustryku, Bystrzanie z Nowego Bystrego. Bywajcie! Bóg zapoć muzykantom. Powiedzcie, jak będziecie czepali te basy. Przyjdziemy. 30 złotych. Bóg zapłać. Bóg zapłać wielki, moi kochani. Już przeręcymy tu kolegów i koleżanki. Za chwileczkę przed nami zaprezentuje się zespół Regle i dwie pory ze Związku Potalan oddział Poronin. Kierownikiem całej grupy jest Maria Dawidek, instruktorami Ewa Krzeptowska-Sawowa i Maciej Dziubas. Pięknie pytamy zespół Regle, chybajcie ku nam. Nasi ostatni możecie przyklasnąć, bo wychodzi muzykantom, wychodzą muzykanci. Jak muzyka jest, to wszystko gra. Witamy muzykę zespołu Regle z Poronina. Przypatrzujemy, kierownikiem grupy jest Maria Dawidek, instruktorami Ewa Krzeptowska-Sawowa i Maciej Dziubas. Chodźcie ku nam, Regle! Jeste, klepajcie, klepajcie! Ostomili w kategorii pierwszej. Zatońce dla nas Andrzej Gubała i Paulina Czernik. Andrzej Gubała, Paulina Czernik, kategoria pierwsza. Zespół Regle z Poronina. Oh, dear.
Andrzej Kubała, Paul Naczelnik, kategoria pierwsza, dramatycznie. Bogdan Wielki. Teraz zatańczy para ze Związku Podhalany Oddział Poronin z Poronina przy muzyce zespołu Regle. A będą tak, w kategorii pierwszej Stanisław Dziubas i Klaudia Białoń. Kategoria pierwsza Stanisław Dziubas, Klaudia Białoń, Związek Podhalany Oddział Poronin. Pięknie wiadomo. Słowy dać za kłosyce wiśni, słowy się dowiedzieć, co za podziwą ze Związku Podhalan Oddział Poronin z Poronina tańców Stanisław Dziubas i Klaudia Białoń w kategorii pierwszej. Jedna się osamili, zostajemy w tej samej kategorii, kategoria pierwsza i ty przy Związku Podhalan Oddział Poronin za tańce dla nas. Karol Stołowski i Zofia Gąsińca-Mikołajczyk. Pięknie pytamy. Karol Stołowski, Zofia Gąsińca-Mikołajczyk, kategoria pierwsza. Na Poryninie dość bogato. Muzyczka mi grała, muzyczka śpiewała, pieniążki spoczyła, muzyczka mi grała.
nocy o to w kominie, co my Josi zaleca, łopry o dziewczynie. Karol Stołowski i Zofia Wąsienica-Mikołajczyk. Kategoria pierwsza. Związek Pokarany Oddział Poronin. Ból zawód wielki. Teraz powiedzmy kunom ze zespołu Regle. W kategorii pierwszej będzie pora Przemysław Słodyczka i Karolina Kułach. Kategoria pierwsza. Przemysław Słodyczka, Karolina Kułach. Zespół Regle z Poronina. Pięknie pytamy.
kategorii pierwszej za zespół Regio Sporu na tańcu Przemysław Słodyczka i Karolina Kułach. Bóg zapłać wielki. To jest, moi kochani, piękny śpiew, regle z chłodzą, co niektóre i za chwilę będzie to jest Buniński wykonany zespół regle. Pięknie betony. Zespół regle za tońcy dla nas. Toniec Bujnicki. Pięknie Toniec Wojnicki w wykonaniu zespołu Regle. Thank you.
Podziękowania też kierujemy na ręce pani kierownik, pani Marii Dawidek i instruktorom, którym jest Maciej Dziubas i Ewa Krzeptowsko-Sawała. Gostomilnasi, a my będziemy pytali do nas, jak się tam udało odkorkować przejście, kolejny zespół, a wystąpi dla nas zespół Giewon za Zakopanego Łolcy. Ale i kochani, wystąpi też pora indywidualna za Zakopanego Łolcy. Witamy muzykę między nami. Porektujcie się, chłopy, tak, śmiało, jakowo mi no pasuje, zanim zespół przyjdzie. Hawajcie kuną! Zespół Giewon z Zakopanego Łolcy. Pierwsi zatańczą w kategorii pierwszej Andrzej Skupień i Maria Galica. Andrzej Skupień i Maria Galica, kategoria pierwsza. Pięknie pytamy.
kazała mi rękę chrypać, a ja wolę dzieci sypać. Maria Galica w kategorii pierwszej. I teraz dalej w kategorii pierwszej zatońcy Patryk Kukuc i Wioletta Galica. Patryk Kukuc i Wioletta Galica, kategoria pierwsza. Pięknie pytomy.
dziś zweganiała, do obry prosi, nie mi zagub poguń, pagubi płonosi. Kategorii pierwszej. A teraz, kochani, przy zespole wystąpi para indywidualna z Zakopanego Olcy, zatońcy w kategorii pierwszej, Mateusz Galica i Martyna Galica. Kategoria pierwsza, Mateusz Galica i Martyna Galica. Biegnie wetomy.
powiesi. Tomasz Galica i Katarzyna Stachan-Groblowy. Wielki, wielki cubaty Bóg zapłać. Zmieniają. A za chwileczkę, kochani, przejdziemy do dalszej prezentacji. Bo będziemy pomaluczku, kochani, tutaj pytali do nas na scenę. Zespół imienia Klimka Bachle z Zakopanego. A w towarzystwie, kochani, wystąpią pory ze Związku Podhalan, oddział Krzeptówki. Ale tu już Jasia o tym wszystkim opowie. No to przyklaśnijcie. Witamy muzykantów i witamy pięknie zespół imienia Klimka Balchedy z Zakopanego. Hełajcie ku nam, Klimki! Zespół imienia Klimka Bachle z Zakopanego, kierownikiem Zofia Kubiniec-Stanuch.
przyklaśnijcie. I będziemy pytać pierwszą solówkę. Jan Bystrzycki i Joanna Topór-Orawiec, kategoria pierwsza. Kategoria pierwsza, Jan Bystrzycki, Joanna Topór-Orawiec. Pięknie pytamy, hełajci! Bóg zapłać, chłopie. Siwy koń, siwy koń, siodełecko niesie. Podskojnie dziewczynka przy zielonym lesie.
A teraz wystąpi przed nami po raz ze Związku Patalan oddział Krzeptówki z Zakopanego. Krzeptówki w kategorii drugiej Dawid Kadłub i Kinga Urbaniak. Kategoria druga Dawid Kadłub, Kinga Urbaniak. Związek Patalan oddział Krzeptówki. Pięknie pytamy. Zapoć ze Związku Patalan oddział Krzeptówki z Zakopanego. Krzeptówek w kategorii drugiej tańczył Dawid Kadłub i Kinga Urbaniak. Bóg zapoć. Nasi ostatni, a teraz będziemy pytać w kategorii trzeciej. Za tańce dla nas Adam Karpiel i Magdalena Gąsienica-Byrcyn ze Związku Patalan oddział Krzeptówki z Zakopane.
pięknie pytamy. Adam Karpiel, Magdalena Gosińca, Bercen Kategoria, Czacia. Głową dźwignie, głową kiwnie, jak ty to se śpiewo dziwnie. Zapłać wielki. I Bóg zapłać wielki całemu zespołowi. Klimka Bachledy z Zakopanego. No to co, zaśpiewać jest jedną! Yeah!
Ohibo Zeusys, Bóg zapłać. Zespół imienia Klimka Badnego z Zakopanego. Pozdrowimy kierownictwo, instruktora. Jeszcze klepojci. Co by każdy mu się dostało. Bóg zapłać. Nasi ostomili, jak my już się pojawiamy, sićka tu na scenie, to znaczy, że jest tak zwany koniec dzisiejszego dnia. No nie, ta końca to nie będzie widać lekkomyślnie, ale takie na dzisiaj tak zwane lekko przerwa. Moi kochani, Bóg zapłać, żeście dotarli, żeście mogli kibicować, podziwiać tutaj pory taneczne. Zbójników dziś jednych, może się namnożą do soboty jeszcze inni zbójnicy, także też pytamy pięknie na te wieczorne spotkania, ale zanim do wieczora dojdzie, to mam jeszcze jutro kapkę dnia. Nasi ostomili, podziękujmy serdecznie wielkimi brawami naszym jurorom, którzy zasiadali tam na pięterku i skrupulatnie oceniali to, co się tu działo na tej scenie. Bóg zapłać wielki, a w jury zasiadał pan profesor Tomasz Nowak, antropolog tańca. Bóg zapłać wielki. Pani doktor Dorota Majerczyk, etnolog. Bóg zapłać, pani Dorotko. W jury jest również i ten Stanisław Bachleda, regionalista. Bóg zapłać. A także Stanisław Łukaszczyk, Kołoc, regionalista. Bóg zapłać, Stanisław. I Stanisław Trebunia Tutka, regionalista. Bóg zapłać, Stanisławie. Ej, tych Stasków się nakłóciło, moi kochani. Mamy jeszcze w składzie jury Stanisława Krupę, regionalistę. Bóg zapłać, wielki Stanisław. Cztery Staski, jedna Dorota i jeden Tomek. Bóg zapłać, wielki. Bóg zapłać, nigdy takiego poparcia nie miał, jak na Stasków chodzi. Nasi kochani, my już pięknie będziemy was pytali jutro do nas na godzinę 10, bo zaczniemy konkurs grup kolędniczych. Drugą część konkursu grup kolędniczych będzie po południu. Jutro mamy wieczór o godzinie 19 wieczór śpiski, występ regionalnego zespołu Zielony Jawor z Krępoch, no i wieczór znowu konkurs tońca zbojnickiego i popisy par tonecnych. Tak by był w wielkim skrócie dzień jutrzejszy. Przypacujemy, jakby w to jeszcze nie wiedział, że mamy 50. jubileuszowy karnawał góralski. W ten się ospocon wczoraj, mamy dzisiaj drugi dzień i tak będziemy trzymać do niedzieli. W niedzielę będzie zakończenie i ogłoszenie wyników to, co zdobył. Nasi ostomili, Bóg zapłać wam za to, żeście z nami byli i na seminarium Łotońcu i Łot 15 na grupa kolędniczyk i teraz wieczór. Bóg zapłać wam wielki, pytamy pięknie na jutro, raniuczku, bo już Łot 10 tu w tej chałupie będziemy zeli i będzie się działo. Tak, śpicie wartko, co by się wyspać i meldujemy się rano, będziemy sprawdzać obecność. Bóg zapłać, trzymajcie się do jutra. Bóg zapłać! Bywajcie!